Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w specjalu na 5000 subów i również w nowym roku. Zapytałam was, co byście chcieli z tej okazji i większość z was wybrała odtwarzanie zestawów Lego i za jakiś czas zrobiłam wam kolejną ankietę, jakie zestawy chcecie, no i padło na zimowe, a dokładnie te. A więc zapraszam was na zimowy biom do farmy żabek. Jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie, mamy piękny zimowy biom, w oddali wioska i tutaj jest moja biedna farma zielonych żabek. No dobrze, że wybraliście zimowe zestawy, bo temu miejscu przyda się update. Zaczęłam od zbierania lodu, bo jak widzicie, trochę tego lodu będziemy potrzebować. I myślę, że tyle lodu nam na spokojnie wystarczy, bo te zestawy nie są specjalnie duże. Niedźwiedź ma co prawda inne zdanie i postanowił wyrazić je w dość ofensywny sposób, ale jakby wam to powiedzieć... Cóż, ja mam zdecydowanie bardziej mocniejszy i bardziej konkretny argument i nie, dzieci również nie oszczędzam. Zaczniemy sobie od tego zestawu. Jak widzicie, jest on nad wodą, więc zaczniemy sobie również przy tej rzeczce. Odliczyłam sobie, ile kratek będę potrzebowała na całość i zaznaczyłam najważniejsze punkty, czyli tą środkową wieżę i boczne spajki. Ten po prawej już w sumie zrobiłam od razu, no bo prosty był, więc będzie już z głowy. Następnie wzięłam się za tą wieżę z lewej strony. Czy wam też przypomina trochę lodowy kościół? O, a propos, wiecie, że istnieje lodowy hotel, w sensie taki dosłownie z lodu i normalnie można się w nim zatrzymać. Ciekawe, czy mi jako naczelnemu zmarzluchowi by się tam dobrze spało. A, i w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, czemu mam dalej świątecznego skina, to Trzech Króli jeszcze nie było, więc jeszcze mogę. Oki, nasz lodościółek gotowy, to lecimy dalej, czyli wracamy do naszej głównej wieży, która pełni funkcję łóżka z taką oto elegancką ramą, którą właśnie widzicie jak powstaje. No dobra, i na surowo wygląda to tak, teraz trzeba dodać resztę elementów. Pierwsze co to łóżko, bo parę strei już mnie powystrzeliwało, ale żeby w ogóle dało się wejść na to łóżko, to może najpierw postawimy drabinki? Dałam o jedną za dużo, ale nieważne. Robimy teraz eleganckie miejsce na łóżko. Normalnie dałabym różowe, ale odwzorowywanie to odwzorowywanie i musi być czerwone. W ogóle pamiętam mroczne czasy, jak były tylko czerwone łóżka i to było okropne. Ja zawsze chciałam sobie wymyślać z wystrojami domków i kolorami i oczywiście, że nie, bo jedyny mebel musi mieć czerwony kolor. Gdyby dali chociaż biały albo szary czy jakikolwiek neutralny. Nie, czerwony. By the way, zauważyłam, że kilka żab się wydostało jakimś cudem, więc poszłam je złapać i dla nich zrobimy na końcu jakiś bonusik, co by uniknąć takich atrakcji. Dodałam kolejne elementy w postaci kamienia i pomostu i jak widzicie, dodaję jeszcze pochodnie, bo przyda się trochę światła. Dodałam też skrzynkę, bo A, jest w zestawie, B, muszę gdzieś zdeponować lód i śnieg, żebym mogła wrócić się do bazy po więcej dekoracji, które będę potrzebowała do tego projektu. No dobra, mamy co mamy i lecimy po dekoracje. Wróciłam z fantami i akurat zaczęło padać, więc fajnie, bo w jednym z zestawów jest sypki śnieg w wiaderku, więc kociołek posłuży nam za wiaderko, a w międzyczasie wpadnie do niego sypki śnieg. Następnie dodałam cały zestaw małego zaklinacza, co również zgadza się z zestawem. Tak w międzyczasie szybki, sypki śnieg, czek i wracamy do enchantu. No dobra, mamy podstawę, teraz kilka mniejszych szczegółów, takich jak pochodnia czy podmiana lodu na szkło w niektórych miejscach, żeby wydobyć przeźroczystość, tak w miarę analogicznie do zestawu. W międzyczasie zbliża się nam noc, więc co by uniknąć strejów, pożegnamy się z naszą śnieżycą. Na koniec do naszego zestawu dodajemy ostatni element, czyli śnieżnego golema i pozwólcie, że pająka sobie darujemy, bo i tak nie wiem jak go tutaj ulokować. No dobra, bałwanek dodany, zestaw numer 1 jest odwzorowany, więc lecimy dalej. Drugi zestaw również jest przy wodzie i ogólnie mamy w nim iglo, więc musimy tym razem nazbierać trochę śniegu, więc odeszłam kawałek i uzbierałam odpowiednią ilość. Następnie, jak widzicie, wydzieliłam działkę na miejsce dla zestawu i zaczęłam budować od płotka. Zgodnie z tym, co jest w zestawie, posadziłam choinkę, no i wzięłam się za iglo. Oczywiście zaczynając od drzwi wejściowych. W ogóle czy wam kiedyś też rodzice odpowiadali, jak się pytaliście, co robią, to że drzwi do lasu? Czy tylko moi byli tacy brutalni? Dajcie znać w komentarzu. Jak widzicie, praca w re i mamy już ściany i szyby w naszym iglo. Mamy też znowu niedźwiedzia, który chce z nami znowu argumentować, ale nie tym razem i nie ze mną. Po chwili pojawił się kolejny mądry niedźwiedź, więc znowu musiałam udać się na dyskusję, tym razem nieco bardziej bezpośrednią. Nie traktując oczywiście rozmówcy z góry, ale wciąż z dystansem. Następnie wzięłam się za budowanie otoczenia. Jak widzicie, jest tam w tym zestawie taki mały wodospadzik i ściana z piasku i skały, więc tak też zrobimy.
Na środku stoi wiaderko z wodą i do tego, jak mówiłam, wykorzystamy klaudrona, no i cyk, wodospadzik. Chciałam poprawić kilka małych szczegółów i znowu usłyszałam harczenie za moim uchem. I był to już czwarty misiek, ale już nie miałam ochoty na kulturalną dyskusję i postanowiłam wymazać jego egzystencję poprzez odlecenie na wystarczającą odległość. Od razu wylądowałam na dachu iglo i dokończyłam robić budowlę, bo brakowało jeszcze kilku bloczków. To iglo wygląda jak lepianka z Dirta, ale kiedy zrespisz się na zimowym biomie? No nic, wstawiłam drzwi do iglo, ale uznałam, że wolę jednak je na odwrót, tym bardziej, że na zestawie też takie odstają, więc wszystko jest kanoniczne. Prawie mamy kolejny zestaw, brakuje tylko bałwanka, więc go też sobie stawiamy i możemy lecieć do trzeciej budowli. Trzecia budowla to taka niby pagórko, kopalnia. Jak poprzednim razem, wymierzyłam mniej więcej obszar, jaki zajmuję. Zaczęłam podstawiać odpowiednie bloki, czekała mnie tutaj jeszcze mała podróż, ale o tym za chwilkę. Podczas kiedy ja już kolejną minutę stawiam na przemian skały i lód i śnieg, to dla Was mam słowo klucz, a raczej w tym przypadku będzie to liczba klucz, do następnego odcinka z Hall of Fame. A będzie to 11. Jest to polski twórca i myślę, że raczej szybko go odgadniecie. Powodzonka, a ja lecę dalej z tematem. Jak doskonale widzicie, zrobiłam już dach, sufit, cokolwiek i teraz trzeba je jak najbardziej upodobnić do klocków, więc dałam trochę śniegu, trochę dirta i trawy, lodu i kamieni. Na zakończenie pracy nad sufitem dałam pochodnie i pododawałam parę drobiazgów, żeby całość prezentowała się lepiej, tak jak te paliki cokolwiek mają symbolizować. Dodałam też tego bliżej nieokreślonego krzaczka i wyrosłam choinkę, bo jej samej coś ciężko szło, więc wykorzystałam mączkę kostną. I zostały mi dwa elementy, grzybek i koza. Grzybka nie postawię bez bielicy, więc czas w drogę szukać kóz i bielicy. Szukając czegokolwiek z wymienionych rzeczy, trafiłam na lewitujące iglo. Wzięłam z niego łóżko, bo przyda mi się do kolejnej budowli, ale jako że to iglo nie wygenerowało piwnicy, to tylko na łóżku się skończyło. Na razie wróciłam do terenu budowy, bo wpadłam na genialny pomysł, jak zaśnieżyć miejsce bez opadów śniegu. Wzięłam bałwanka na smycz i zaczęłam z nim latać po trawniku. Build hack, polecam. Dobra, wracam do podróży. Wróciłam do mojej bazy i poszłam rozmnożyć kozy. Kozy, jak wiecie, to agresywne stworzenia. Już raz jednak chciałam je kopnąć w tyłek, więc wolę z nimi uważać. Rozmnożyłam kozy i zabrałam młodego w drogę do jego nowego domku. Ogólnie spacer z kozą był bardzo przyjemny, jedno z przyjemniejszych zwierząt do prowadzenia na smyczy, naprawdę. W drodze koziołek dorósł i powiedzcie mi, czemu on ma jeden róg? To jakiś wariant kozy, czy co tu się stało? Nigdzie nie przydzwonił, żeby go zgubić, po prostu taki urósł i miałam takie, pan jest wybrakowany. Dotarliśmy na miejsce. W zestawie koza stoi na górce, ale ja wiem, że ona będzie stamtąd i tak spadać, więc przywiązałam ją do płotków udających te paliczki. Myślę, że koza będzie czuć się tutaj świetnie. No to lecimy po bielicę i bierzemy się za budowlę bonusową. Jeszcze zanim wyleciałam, to spadł śnieg, więc w końcu mogłam przenieść kociołek ze śniegiem, który również znajduje się w tym zestawie. I teraz możemy lecieć z tą budową. Ogólnie podróż miała być znacznie dłuższa, bo planowałam lecieć na teren nowych pustyni z 1.20, ale trafiłam na bielicę po drodze, więc nie narzekam i biorę co dają. Szybciutko zebrałam co chciałam, tak wiem, że robię to kilofem, bo gdybym robiła to łopatą, to wypadałby mi dirt. Dlaczego to mówię? Dlatego, że pod shortem, w którym robiłam podobnie z grzybnią, pojawili się ludzie, których bardzo to dziwiło, dlaczego kopię dirta kilofem. No dobra, jesteśmy na miejscu i dokładamy nasz ostatni element, czyli grzybek i bielicę. Udekorowałam też trochę wszystkie nasze budowle, żeby dać im trochę więcej wymiarów, poodśnieżałam trochę i bierzemy się za nasz bonusik, bo jak wiecie, mamy tutaj hodowlę żab, która wygląda, no, bądźmy szczerzy, źle. A fajnie byłoby dać tym budynkom użyteczność, więc pod naszym jaskinio-góro-cosiem, którego strzeże koza, zrobiłam zejście na dół, w którym zaraz Wam pokażę, jak przeniosłam hodowlę z zielonych żabek, ale najpierw skipnijmy noc, bo tutaj jak nie niedźwiedzie, to streje. Chciałam napisać foki. Ej, foki! Co myślicie o fokach w Minecraft? Moim zdaniem byłyby fajne. Ale moje zdanie w sumie się nie liczy, bo dla mnie każde zwierzę w Minecraft jest fajne i każde zwierzę bym chciała, o jakim pomyślę, więc no. Ale wasze może będzie bardziej obiektywne, więc dajcie znać, a ja wam właśnie prezentuję nową farmę żabek. Nie jest duża, ale na pewno tutaj nie będzie zamarzać woda. I teraz pytanie, jak ja te żabki mam zamiar stąd transportować? Ano w taki sposób, żeby ominąć niedźwiedzie. Zrobiłam tutaj przejście i wykopałam tunel, który prowadzi do rzeki, którą razem z żabkami wypłyniemy na ląd, omijając zimowy biom. Tada! Proste
i praktyczne. A tak prezentuje się cały nasz kompleks zestawów LEGO. Zaraz pokażę Wam, jak prezentują się na ujęciach i koniecznie dajcie znać, który zestaw podoba Wam się najbardziej. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, no to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Pamiętajcie o słowie klucz, które brzmi 11. Możecie napisać, kogo podejrzewacie, że się pojawi, a jak nie wiecie, co napisać, to możecie napisać po prostu 11. Zapraszam Was również na serwer Discord, do którego link macie w opisie. I już Wam nie przedłużam, łapcie efekt końcowy. Trzymajcie się cieplutko, papatki!